Cześć, jest z nami Jacek Szlendak, prezes zarządu Złote Wyprzedaże. Witam, Jacek. Witam. I Łukasz Misiukanis, prezes agencji Socializer. Witam. Ja nazywam się Konrad Mroczek, zajmuję się marketingiem w IDG. Jacku, co wspólnego ma e-commerce i social media? Tak naprawdę sporo, naprawdę bardzo dużo, tak? Znaczy my generalnie traktujemy social media jako jeden z kanałów, w którym pozyskujemy leady i generujemy naszą sprzedaż, tak? W tym momencie jest to jeden z najlepszych kanałów, jakie posiadamy i z których korzystamy. Testowaliśmy tak naprawdę wszystkie możliwe, od displaya, przez AdWords, przez SEO, czyli SEM SEO, social media, real-time bidding w retargetingu, tak? Robiliśmy display, robiliśmy tak naprawdę, myślę, wszystkie możliwe formy marketingu online w tamtym roku. Przetestowaliśmy wszystko, mierząc konwersje na wszystkich możliwych etapach. Posiadamy własne narzędzia, które sprawdzają ROI i sprawdzają koszty leada. I social media wyszło ewidentnie najlepiej, dlatego jakby w tym momencie korzystamy głównie z social media i taki jest plan też na ten rok, żeby social media było wiodącym kanałem pozyskiwania ROI, sprzedaży i leadów dla złotych wyprzedaży. Łukasz, co możemy powiedzieć o trendach, jeśli chodzi o wykorzystaniu social media dla e-commerce w innych krajach, w porównaniu do Polski? Że tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć o ewolucji, jaka dokonała się w mediach społecznościowych. Jakieś 3 lata temu media społecznościowe to był głównie wizerunek i zasięg, branding, porównywanie zasięgów, liczby fanów, rankingów, wykorzystanie tego PR-owo w jakichś raportach. 2 lata temu, 1,5 roku temu zaczęły się kampanie związane z pokazaniem zaangażowania, że mamy tą społeczność, która jest zasięgowa, jest ich dużo i angażują się, dyskutują z marką, głównie pewnie na jakieś tam tematy związane z ładną pogodą, kotkami, myszkami i innymi tego typu cudaczkami. No i mniej więcej 1,5 roku temu zaczął się taki trend, głównie za granicą, w którym media społecznościowe, ten zasięg, to zaangażowanie, które zostało zbudowane, zaczęto wykorzystywać właśnie w takim kierunku prosprzedażowym. My to nazywamy kampanie performance'owe, czyli takie, które mają konkretny cel, bo to niekoniecznie musi być sprzedaż. To może być pobranie vouchera, może być rejestracja, może być zapisanie do newslettera i później gdzieś tam marketingowanie tych użytkowników poprzez newslettery. To zresztą Jacek też bardzo dobrze wykorzystuje, bo my mówimy o pozyskaniu leada z mediów społecznościowych. On jest rejestrowany jako użytkownik z mediów społecznościowych, a de facto wykorzystanie bardzo dobrego targetowania mailingów, który jest odpowiednio segmentowany, wysyłany z optymalną częstotliwością, powoduje, że ci ludzie wracają, kupują. Jakbyśmy pozyskiwali rejestrację, której sprzedaż mierzona by była w tym momencie, w którym ten użytkownik wszedł, to być może okazałoby się, że social media w ogóle nie sprzedają. Tylko jakby w tym całym zestawieniu wykorzystania różnych narzędzi jesteśmy w stanie dokonać pełnego trackingu. Wracając jeszcze do trendów, bo jak zwykle gdzieś tam dywaguję po marginesach. Mniej więcej 1,5 roku temu zaczęły się kampanie performance'owe, które oczywiście z taką modą opóźnioną trochę o 0,5 roku, 9 miesięcy weszły do Polski. W tym momencie bardzo dużo kampanii e-commerce'owych, szczególnie w przypadku branży modowej, szczególnie w przypadku e-commerce'ów, elektroniki, firm, które są w stanie zaoferować różnego rodzaju promocje. To się zaczyna dziać już w polskich mediach społecznościowych, znaczy w Polski. No, dzieje się głównie na Facebooku, ale powiedzmy te firmy są z Polski. My mamy coraz więcej zamówień na kampanie performance'owe, nawet stworzyłem specjalny dział Social Formance, taki dedykowany może niekoniecznie do Polski, ale całej Europy i prowadzimy dla niektórych brandów kampanie w 11 krajach na przykład jednocześnie, takie performance'owe. Ja już widzę, że w tym kierunku pójdzie social, przynajmniej jego część. Będą bardzo duże budżety wydawane na kampanie performance'owe, takie, w których celem będzie konkretny cel, na przykład rejestracja czy sprzedaż, a zasięg, zaangażowanie pojawi się przy okazji, czego Jacek też jest przykładem, bo tam na przykład jest 300 tysięcy fanów, a nigdy fan nie był celem naszej kampanii, żadnej kampanii. Zawsze to była rejestracja. Ci fani przy okazji się tam pojawiają, traktują Złote Wyprzedaże jako kanał, w którym mogą sobie porozmawiać, też złożyć jakąś reklamację, co pewnie Jacka mocno denerwuje, bo to gdzieś tam publicznie się pojawia i trzeba też publicznie reagować. No ale też odpowiednie wykorzystanie odpowiednich narzędzi do takiego customer serwisu pozwala to okiełznać. Brzmi rzeczywiście jak bardzo wyspecjalizowana wiedza.
Jacku, czy... Jest to wyspecjalizowana wiedza. Tak, nawet. Tak. Dlatego... Tajemna wiedza Łukasza Misiukanisa. Dokładnie. No, wyśniona latami. Jesteście rzeczywiście w tym momencie liderem w tym obszarze, to prawda. Jacku, czy biznes potrzebuje social sales? Znaczy, ja ciągle powrócę do tego, bo tu jest wiele, wiele takich zastrzeżeń do tego, czy tak naprawdę social media sprzedają. Ja do końca nie rozumiem, co to znaczy social media sprzedaje. My, tak jak powiedziałem wcześniej, traktujemy to jako jeden z kanałów, w którym pozyskujemy leady. Potem te leady staramy się konwertować na sprzedaż, tak? Przez wysyłanie, tak jak Łukasz powiedział, spersonalizowanych newsletterów, segmentację bazy danych po wieku, po płci, po różnych aspektach, po tych, czy ktoś wchodził na nasz serwis, jak dawno wchodził na naszego serwisu, czy robił jakąkolwiek sprzedaż, czy nie robił, czy kliknął, czy doszedł do koszyka, czy go opuścił. Tak? Po takich kryteriach potem jakby segmentujemy tą bazę danych i staramy się do niej dotrzeć. Tak? Także dla mnie i dla Złotych Wyprzedaży social media to jest ciągle jeden z kanałów. Bardzo dobry kanał do pozyskiwania tanich leadów, które mają wysokie ROI potem przy konwersji. I to jest jakby long time value dla mnie, tak? Bo to te ROI rośnie z miesiąca na miesiąc. Tak naprawdę nasze chyba testy wykazały, że środki na kampanię przeznaczone danego miesiąca zwracają się już na trzeci miesiąc kampanii tak naprawdę, bo tam osiągaliśmy tak. ROI 300% po trzech miesiącach tak naprawdę. Także przy naszej marży, która... Ja ostrożnie podaję 230% wszędzie, bo tak mi kiedyś napisałeś. Wiem, no żeby się za bardzo nie chwalić, bo konkurencja podłapie i generalnie będzie chciała, wiesz, przyjść do ciebie. Wiem, że tak nie będziesz z nimi pracował, ale tak... Mamy exclusive agreement niestety. Tak, także nawet przy takich marżach w sklepach off-price'owych jak nasze, które są dużo mniejsze niż w pierwszej cenie, to się zwraca. I to zwraca się gdzieś po trzech miesiącach, także myślę, że to jest bardzo fajne. Dużo szybciej niż na displayu. Oczywiście może mniej buduje to taki brand awareness i wizerunek tak naprawdę, bo nie są to wielkie displaye na głównych stronach czy Onetu, czy Wirtualnej Polski, bo głównie robimy to wszystko sponsored stories, tak, facebookowymi, czyli tymi małymi banerkami po prawej stronie. No i też w newsfeedzie sporo. I trochę w newsfeedzie. Robiliśmy loxy, czyli te richowe formaty Facebooka. Logout experience. Było fajnie, ale jakby nie spinało się aż tak dobrze, jak to, co robimy teraz, tak? Także dla mnie social media jest fajne i social media sprzedaje. Przynajmniej przynosi mi to, czego Złote Wyprzedaże w tym momencie potrzebują. Czyli leadów i sprzedaży, potem wygenerowanej na tych leadach. Z mojego punktu widzenia jeszcze chciałem tutaj dodać jedną rzecz. Bo tak, rzeczywiście, z punktu widzenia Jacka, social jest jednym z kanałów. Widziałem różne tam, powiedzmy, raporty porównawcze, gdzie był display, social, SEO i one jakby z punktu widzenia raportu to jest liczba leadów plus sprzedaż plus ROI i to są porównywalne wartości. Ale z mojego punktu widzenia w socialu można zrobić trochę więcej niż w innych kanałach. Przede wszystkim idealnie stargetować i zrobić idealny tracking. Możemy trafić do kobiet, które mają między 20 a 22 lata, są w Warszawie i przeprowadziły się w ciągu ostatniego roku z innego miasta na przykład. Może się okazać, że z tej grupy targetowej mamy leady 30-40% tańsze niż jak to robimy na tej nawet grupie wiekowej, ale bez targetowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyłuskać takie, powiedzmy, grupy targetowe, które są tańsze. A jeżeli nie traktujemy jednej kampanii miesięcznej jako jeden wielki worek, tak jak w przypadku displaya, no tam pewnie też jest jakieś tam targetowanie pod geolokalizacji i jakieś rzeczy są testowane, ale my to testujemy z godziny na godzinę, to jesteśmy w stanie zabijać te kampanie, które mają koszt leada na przykład 30-40% większe od średniej i wzmacniać te, które mają 30-40% niższe od średniej. W związku z tym gdzieś tam docelowo my cały czas schodzimy z kosztu leada. Albo cały czas schodzimy z kosztu leada, albo uczymy się pozyskiwać większy zasięg przy tym samym koszcie, bo raczej w przypadku Złotych Wyprzedaży tak to wygląda, że na Facebooku bardzo trudno pozyskać 100 tysięcy leadów miesięcznie przy optymalnych kosztach, ale jeżeli robi się kampanię długoterminowo, już wiadomo, które grupy targetowe najlepiej konwertują, jakie kreacje, bo to też jest testowane, to może się okazać, że początkowo byliśmy w stanie iść tempem 30 tysięcy leadów miesięcznie, a teraz jesteśmy w stanie przy takich samych kosztach iść tempem 100 tysięcy leadów miesięcznie. No wiadomo, każdy kanał ma jakieś granice pojemności, ale też każdego kanału można się uczyć, tych social mediów, Facebooka, targetowania, liczenia tych wszystkich punktów konwersji, tak naprawdę uczymy się z każdym miesiącem kampanii. Może się okazać, że gdzieś tam znajdziemy taki złoty środek, że te kampanie są o wiele tańsze dla klienta i mają o wiele większe ROI.
Czy Łukasz chce tu powiedzieć, że generalnie za taką kampanią stoi bardzo poważna analityka tak naprawdę? Nie jest to wrzucanie jednego banerka na jeden dzień i zobaczymy, co się stanie, tak? Jest to optymalizowane z godziny na godzinę, sprawdzane i generalnie to jest tak na dobrą sprawę pewnie setki równolegle odpalonych małych kampanii stargetowanych do odpowiednich grup, tak? To, czyli ta analityka jest bardzo ważna, żeby wykręcić... Równolegle jakby... to są dziesiątki kombinacji, ale z drugiej strony też w przypadku złotych wyprzedaży mamy feedback w real time. Jesteśmy w stanie sprawdzić dokładnie, w ciągu ostatnich 3 minut weszło z jakiejś kampanii 3 lidy i one wygenerowały jakąś sprzedaż, czego też nie dostarcza każdy klient. A jeżeli my to mamy w czasie rzeczywistym, to jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym podjąć decyzję. To nie jest raport, który dostajemy raz w tygodniu, mówimy, o kurczę, wydaliśmy 100 tysięcy złotych na słaby ruch, ale 10 tysięcy złotych poszło na dobrą kampanię, która dobrze rokuje, w związku z tym w kolejnym miesiącu wydajemy tylko na tą kampanię. Tak nie robimy. Tak nie robimy. Nie stać nas na to po prostu. Dokładnie. Mam jeszcze krótkie pytanie na sam koniec. Może zbyt ogólne, jak na to, co przed chwilą powiedzieliście, ale gdyby ktoś w tym momencie wszedł do tej rozmowy i chciałby usłyszeć dosłownie zdanie lub dwa na temat, jak osiągnąć efekt setek tysięcy rejestracji poprzez social media. Jak, może Łukasz, jaką radę mógłbyś dać? Tylko nie mów, żeby napisali na łukasz@socializer.pl i wyślesz im ofertę, tylko bardziej merytorycznie. Dobrze, no, generalnie szczegóły w mailu, tak jak powiedział Jacek. Tak naprawdę no, z pewnych testów, nawet wydanie kilku tysięcy złotych na test, my chyba zaczęliśmy w ogóle od budżetu 10 tysięcy złotych na początku i, tak. I było to przetestowane, okazało się, że daje super rezultaty. Można mniej więcej stwierdzić, ile będzie kosztowało 100 tysięcy rejestracji i w jakim terminie. My mamy już takie mechanizmy, które są w stanie to symulować w długim terminie i w odpowiednim tempie. Czyli może się okazać, że nie wiem, rejestracja jakiegoś w przypadku jakiegoś e-commerce'u kosztuje 4 zł, a ROIS na poziomie 110%. To wychodzi nam z testów za 10 tysięcy. No jeżeli byśmy w tym samym czasie chcieli wydać 100 tysięcy, to wiemy, że te koszty wzrosną jakieś 40%. Ale jeżeli chcemy te 100 tysięcy złotych wydać w 2 miesiące, a robiliśmy testy tygodniowe, to wiemy, że przez te 2 miesiące jesteśmy w stanie utrzymać podobne tempo, podobne koszty i podobną konwersję. Oczywiście z każdym tygodniem jesteśmy bardziej bogaci o doświadczenie, jakie grupy klienckie wybrać, jakie kreacje, więc te koszty mogą efektywnie spadać. W każdym razie już po testach widać, ile klient musi wydać pieniędzy, żeby uzyskać kilkaset tysięcy rejestracji, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza. Na Facebooku nie ma nic za darmo. To wirusowanie działa w tym momencie może w 5%. Za 90% ruchu trzeba zapłacić. Ale kiedyś przy pierwszej kampanii było inaczej. To było 2 lata temu. Uh-huh. 1,5 roku temu. Tak. Wtedy na wirusowaniu robiliśmy 70%, za 30% płaciliśmy. Ale niestety Facebook wszedł, albo stety, wszedł na giełdę i trzeba w tym momencie, musi pilnować swoich wyników, tak jak my. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza. Dziękuję za tę rozmowę i przypominam, że zobaczymy się na konferencji 18 i 19 kwietnia, konferencja e-commerce standard. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.